Diamenty, geny człowieka, wyłącznie luksusowy alkohol, show business. To pola zawodowej działalności Piotra Kinickiego. Ale myślę, że tutaj przejdziemy do tematu tych ciekawostek ze świata nauki i zdrowia, prawda? Bo to są pokrewne jakby dziedziny, które ze sobą współpracują. Oto siedziba spółki CBDNA, która w czasie pandemii rozpoczęła wykrywanie koronawirusa nie tylko tymi metodami, jakie są stosowane powszechnie, lecz również mniej znaną metodą RT-Lamp. To metoda, która ma być znacznie bardziej skuteczna i znacznie szybsza od pozostałych. Punkty wymazowe CBDNA stanęły na niektórych polskich lotniskach, czy też w samym centrum Warszawy. Przede wszystkim cofnijmy się, że tak powiem, do korzeni. Co to znaczy RT-Lamp? Znaczy to jest, jak jest RT-PCR, prawda? To jest RT-Lamp, to jest właśnie nazwa, która wyróżnia, czyli że to jest badanie genetyczne, a LAMP to jest tak, żeby to po prostu ta nazwa zafunkcjonowała po prostu tutaj, prawda? Żeby się różniła od PCR-a. Jakby. Rewelacje przekazane nam przez dyrektora CBDNA w Warszawie postanowiliśmy potwierdzić gdzie indziej. W tym celu udaliśmy się w okolice Koszalina. Mieści się tam laboratorium ziemniaka, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Ziemniaki i inne rośliny też przecież mają swój genom i swoje deformacje genetyczne. Sterylność i higiena na światowym poziomie. Nie. RT to jest od reverse transcription. Natomiast LAMP to jest od amplifikacji za pomocą pętli lub amplification. Ja uważam, że wy popełniliście błąd. Uważam, że popełniliście błąd. To powinna być nazwa polska. To się już, ta nazwa była tak już zaproponowana przez naukowca, żeby była takim międzynarodowym znakiem po prostu, bo ona jest jakby rozpoznawalna na całym świecie przez to. Ta RT-Lamp, ona była, to jest wymyślona całkowicie przez Centrum Badań DNA, czyli przez doktora Wojciechowicza. Ona wcześniej nikt nie znał, absolutnie. To jest absolutnie autorski produkt Centrum Badań DNA. Nikt tej metody nie ma. Generalnie rzecz biorąc, LAMP, mimo że to już jest technika dosyć też nie najnowsza, dlatego że opracowali ją Japończycy w roku 2000. Pytają, kiedy pan profesor zaczął badania nad RT-Lampem. Ja mówię, no nie wiem, rok temu chyba gdzieś tak mi się wydaje. No. Około roku temu, jak pandemia wybuchła, zaczął robić badania profesor tutaj. Już wtedy pierwszy, w ogóle zasadę opracowali, firma, która wprowadziła Aiken, która wprowadziła tą technikę w ogóle na rynek. Metoda RT-Lamp, ona jak długo jest znana? Tam myśmy tę metodę po raz pierwszy zastosowali masowo, można powiedzieć, ze świetnym skutkiem, podczas Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce halowych w zeszłym roku w Toruniu się odbywały. Dyrektor Kinicki podkreślał, że metoda RT-Lamp po raz pierwszy została zastosowana na szerszą skalę i to ze świetnym skutkiem podczas halowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, jakie w marcu 2021 roku odbyły się w Toruniu. Chcieliśmy dowiedzieć się, co zaważyło na wyborze CBDNA jako podmiotu zabezpieczającego Mistrzostwa Europy oraz na wyborze metody diagnostycznej RT-Lamp. Dlatego też odwiedziliśmy siedzibę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, gdzie zostaliśmy przyjęci przez wiceprezesa Tomasza Majewskiego. Ja mam pewną świadomość, że lepiej się tej imprezy w tym czasie, w tych warunkach nie dało zrobić po prostu. Europejska Federacja była zadowolona, Światowa Federacja, która o mały włos nam przyznała Mistrzostwa Świata, ale jakoś się nie udało, bo znowu Glasgow stanął na drodze. Jeśli ktoś nic nie robi, to nikt go nie krytykuje. Jeśli ktoś coś robi, zawsze się znajdą głosy krytyczne. Z aparaturą, może ja nie mówiłem, to może tak powiem tutaj do kamery, to może panowie są bardziej tutaj przygotowani tego i tak z samego początku mówiąc, rozmawiając bardzo miło, fajnie, pięknie. Widzę, że w jakim kierunku prowadzona jest teraz ta nasza rozmowa. Poszukując odpowiedzi na nurtujące nas pytania o CBDNA,
i RT-Lamp rozmawialiśmy nie tylko z wiceprezesem Majewskim, lecz również Krzysztofem Wolsztyńskim, prezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Zbigniewem Fiderewiczem, wiceprezydentem Torunia. Zaczęli się denerwować w momencie, gdy padły pytania o zabezpieczenie epidemiczne mistrzostw. Wiceprezydent Torunia w pewnym momencie powiedział, że na dalsze pytania nie będzie już odpowiadał. Odpiął mikrofon, polecił nam wyłączyć oświetlenie oraz kamerę i kazał się zwijać. Ani od niego, ani od prezesa Związku Kujawsko-Pomorskiego nie uzyskaliśmy informacji, kto wpadł na CBDNA. Zachowywali się tak, jakby nazwy tej firmy nie znali, nie mówiąc o RT-Lamp jako metodzie wykrywania koronawirusa. Nie dowiedzieliśmy się, czy znali prezesa Jacka Wojciechowicza. Związek poszukiwał rozwiązania. A czy zdradziłby nam pan, kto wskazał RT-Lamp? No myślę, że tam w rozmowie powiem szczerze, że ja uczciwie mogę powiedzieć, że ja nie brałem udziału w rozmowach. Centrum Badań DNA jest dosyć tam, funkcjonuje w obiegu jakby, prawda? I nie, to było przez jakiegoś znajomego, chyba prezesa właśnie, który do niego zadzwonił, który zna jakby i się zapytał, czy byśmy tego nie mogli. Myśmy jeździli do Torunia, tam ustaliliśmy wszystko i tak dalej. Przez jakiś kontakt, po prostu bezpośredni. Interesował się pan później, no, dlaczego akurat tę metodę wybrano, a nie inną? Nie, bo uważałem, że po prostu nie wiem w jaki sposób tutaj, nie wiem dlaczego miałbym się interesować. Robiliśmy Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, to myśmy otrzymali tam od organizacji odpowiednie pomieszczenie, które zostało zaadaptowane pod kątem robienia badań, bo ten jakby proces badawczy RT-Lamp jest dużo prostszy niż w PCR-ze. W RT-Lampie, prawda? I tam powstało małe laboratorium, które na miejscu od razu to badało i od razu dawało wynik. Nikt nie powiedział, że to było źle, tylko że było bardzo dobrze. Czy na pewno? Zaraz po toruńskiej imprezie w Europie zapanowało przerażenie. Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sportinformationsdienst SID donosiły, że koronawirusa wykryto u reprezentantów Niemiec, Holandii, Ukrainy, Włoch czy Wielkiej Brytanii. Cała 46-osobowa reprezentacja Wielkiej Brytanii po powrocie z Polski została wysłana na obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Niemiecka SID pisała: to katastrofalny sygnał w obliczu Igrzysk Olimpijskich. The Times, że przymusowa przerwa w treningach będzie mieć wpływ na przygotowania do olimpiady. W Niemczech przyrównano Toruń do austriackiego kurortu Ischgl, który na początku pandemii stał się rozsadnikiem koronawirusa. Ale organizatorzy mistrzostw zrzucili winę na samych sportowców. W oświadczeniu pisali, że zawodnicy nie nosili maseczek w hotelach, członkowie poszczególnych reprezentacji kontaktowali się ze sobą, a niektórzy nawet jeździli taksówkami. Ale to się wszystko sprowadza do ludzi. Można mieć najlepsze regulaminy, najlepsze obostrzenia, no, to wszystko może grać na najwyższym poziomie. Jeśli ludzie tego nie przestrzegają, no to nigdy nie zagra. Zakażenia biorą się z ludzkiej głupoty, z ludzkiej brawury. To ludzie są sobie sami winni, bo to oni nie przestrzegają. Jeśli ktoś tych podstawowych obostrzeń nie przestrzega, no to niestety zakażenia się będą zdarzać. My brawurę znaleźliśmy gdzie indziej. Z siedziby Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie udaliśmy się do Poznania, do siedziby spółki Inogen, notowanej na New Connect Giełdy Papierów Wartościowych, oraz spółki CBDNA. Obie mieszczą się w domku jednorodzinnym przy ulicy Ściegiennego w Poznaniu. Jak się okazuje, również w tym domku jednorodzinnym znajduje się laboratorium genetyczne, serce całego przedsięwzięcia i jego duma. Na miejscu przeżyliśmy lekki szok. Do wnętrza laboratorium genetycznego weszliśmy bez żadnych szczególnych zabezpieczeń. Prezes Jacek Wojciechowicz nie miał nawet maseczki. Choć przy nas rozpakowywano próbki mogące zawierać wirusa wywołującego COVID-19. Zresztą również jedna z pracujących tam diagnostek była ubrana, jakby się wybierała na zakupy, a druga, jakby te zakupy podawała. Następnie pan prezes przy nas otworzył analizator z próbkami i wyjął je.
mimo protestów obu diagnostek. Dotykając niezabezpieczonymi dłońmi, obejrzał próbki i włożył ponownie do aparatu. W tym czasie w innym aparacie, działającym w tym samym pomieszczeniu, już kończył się proces badania próbki, a wynik wyświetlony na ekranie urządzenia wskazywał na obecność koronawirusa. Fragment z naszymi odwiedzinami tutaj pokazaliśmy ekspertom. A oto ich komentarz. Już? Możemy? Jeszcze chwilę. Gdzie? Nie minęło 20 minut. 5 minut przecież. Nie. Chodźcie, zobaczymy. No. Oj. Mogę włączyć. Aha, no. Wszystko wyświecacie. Chodźcie. RNA jest niezwykle wrażliwym materiałem na zanieczyszczenie. To znaczy ja nie mówię, że nie dotykam, nie dlatego, że... Jak weźmiemy tą próbkę, tak, wyjmiemy z optymalnej temperatury, oziębimy ją, to ta reakcja zacznie wolniej przebiegać, tak? Te primery też inaczej. I może być przekłamanie, czyli lepiej tego nie robić. No potem się okaże, że to będzie miało zielony kolor, no, albo... Jeszcze nie widać. No to może jednak trzeba by jeszcze, na chwilę... Jeszcze nie widać. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwila? No. Kompletnie nieprofesjonalne jest przerywanie procesu i wyciąganie próbki po to, żeby komuś to pokazać. To jest już absolutnie niedopuszczalne. Mówiłem o zasadach pracy mikrobiologicznej, tak? Tej takiej podstawowej zasady, no to pracując bez rękawiczek, tak? Ten człowiek, tak? Który otwiera sobie, tak? I wyjmuje próbówki i tak dalej, bez tego typu ochrony, był albo zakażony, tak? Albo miał kontakt z osobą zakażoną, albo dotknął przed chwilą klamki, którą dotknęła też osoba zakażona, a wcześniej kichnęła, tak? No to szansa, że następne próbki będą fałszywie pozytywne, nam wzrasta bardzo, tak? I ja uważam, że to jest raczej, to jest nieprofesjonalne w stosunku do wykonywanych zadań. To już nie będzie miało znaczenia dla tych próbek, które tam siedzą, tak? No bo one były zamknięte i zrobione przez tą panią w rękawiczkach. Natomiast jeżeli tam nie będzie takiej mocnej dezynfekcji, tylko wsadzimy, czy będziemy robić następne reakcje w tym samym laboratorium i badać próbki, no to szansa, że nam wyjdzie fałszywie pozytywny wynik, znaczy nie będzie tego wirusa w próbce, ale on się dostanie do tej próbówki właśnie z tej kontaminacji, no to wzrasta nam oczywiście bardzo, szczególnie przy tak czułej metodzie, tak, jaką jest LAMP. Profesor Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, jest autorem ponad 500 publikacji naukowych. Ale doktorowi Wojciechowiczowi wiedzy fachowej też odmówić nie można. Skąd więc u niego takie lekkie podejście do nauki i jej osiągnięć? Po wprowadzeniu nas do laboratorium genetycznego powiedział przecież, że w tej strefie powinniśmy mieć fartuchy, co podsumował chichotem. Mówi się, strefa taka jest czysta. Jest bezpiecznie, tak? Strefa czysta, gdzie teoretycznie byliśmy zmienić ubrania wszyscy byli. Fartuchy założyć odpowiednio. I czy naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, że dyrektorem oddziału CBDNA w Warszawie jest ktoś, kto szokuje swą ignorancją w zakresie tego właśnie, czym się ta firma zajmuje? Dyrektorowi brak wiedzy na poziomie najbardziej elementarnym, szkoły podstawowej. Zresztą posłuchajcie sami. Naszą dziedziną jest, żeby tworzyć testy genetyczne na potrzeby ludzi, prawda? Żeby sprawdzać ich genotypy, prawda? Ile człowiek ma genotypów? Genotyp ma jeden. Tak? No. Znaczy, genotyp to jest zapis genetyczny w każdej naszej komórce, tak? Czyli ta sekwencja nukleotydowa, którą mamy każdy w naszym jądrze komórkowym, który każdy ma inną. Tak? Bo gdybyśmy mieli taką samą, to każdy z nas by był absolutnie identyczny. Mamy opracowany zestaw 170 genotypów, prawda? Czyli możemy od A do Z przebadać człowieka na wszystkie genotypy. Jeżeli byśmy rozpatrywali, że przebadała 170 osób, tak?
No to można by powiedzieć, że przebadała genotypy 170 osób. Czasami używa się pojęcia genotyp w stosunku do jednego konkretnego genu, tak? Ale wtedy powinniśmy powiedzieć, że przebadaliśmy 170 różnych genów. Czyli na wszystkie możliwości, jakie on ma. Czy ma predyspozycję do sportu, czy ma predyspozycję do tenisa, czy do pływania, czy do piłki nożnej, czy zachoruje na daną chorobę, czy powinien tu w tym kierunku i tak dalej. Tak, i mutacje genetyczne, to właśnie na tych sekwenatorach, które tutaj stoją i pracują. Mutacje genetyczne to jest to, o czym mówił... Predyspozycje do nowotworów, chorób genetycznych. I tu bym powiedział, znaczy to jest bardzo niebezpieczne, tak? To znaczy nasza wiedza o genetyce ogólnie, żebyśmy wzięli najlepsze laboratoria na świecie i najlepszych specjalistów, nie jesteśmy w stanie przewidzieć czegoś takiego. Potraficie powiedzieć, czy przyszłe dziecko będzie mistrzem tenisa, czy na przykład koszykarzem. Tak. Czy ma predyspozycję do określonego rodzaju sportu. To... Wiem, że są firmy, które no, genetycy kliniczni to aż drżą, jeśli słyszą o tego typu usługach, że na podstawie analizy genetycznej my już nie tylko powiemy, czy ktoś będzie sportowcem, czy ktoś będzie nie wiem, naukowcem, tak? Natomiast mówi się o diagnostyce, że na przykład jakiś wariant genetyczny daje ryzyko 60% czy jakieś inne zachorowania, na przykład na jakiś rodzaj nowotworu, tak? Nie, no nie wolno tego robić, tak? Nasza wiedza nie jest na tyle duża. Kim więc jest założyciel i prezes CBDNA? Przyszłym laureatem Nagrody Nobla? Na temat dorobku naukowego doktora Wojciechowicza prosimy o opinię profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Dobra, wejdziemy sobie w taką bazę danych, która się nazywa PubMed, gdzie w zasadzie są wszystkie cokolwiek znaczące prace z biomedycyny ogólnie. To bym poprosił nazwisko, to jest Doktor Wojciechowicz ma w szufladach tyle tych wynalazków, że to po prostu kilka lat by trzeba było. Szuflada pełna wynalazków to tak poważne oświadczenie, że może wpłynąć na wartość akcji spółki giełdowej, bądź co bądź notowanej na New Connectie. Prosimy o ocenę zawartości szuflady. Wojciechowicz J. Weźmiemy. Dobrze. Pojawiają się 21 artykułów z tym nazwiskiem. No tylko pytanie oczywiście, bo to jest Wojciechowicz J., tak? Diagnoza mieloma, no, nowotworowa, tak? Zobaczymy, jakie afiliacje to jest akuratnie. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, tak? Ale to jest Jolanta Wojciechowicz. W rozmowie z nami dyrektor Kinicki wielokrotnie podkreślał, że prezes CBDNA jest jednym z najwybitniejszych polskich naukowców i wynalazców. No popatrzmy dalej. Wojciechowicz, Jacek Wojciechowicz, tak? To jest, ten jest współautorem publikacji. Z tego, co widzę, oczywiście jest współautorem prac. Tych prac nie jest dużo, bo no, tu widzimy, ale tu są też innych, tak? Inni Wojciechowiczowie, że tak powiem. Znaczy nie można powiedzieć, że to jest osoba, która w ogóle nie, nic nie robi, tak? W biologii molekularnej, natomiast no, widać, że nie jest to też osoba wiodąca w tych pracach, tak? Bo no, nie jest autorem korespondującym, ani pierwszym autorem tych prac. Wahałbym się powiedzieć, że to jest ktoś, kto jest no, jakoś specjalnie znany, tak? W środowisku, w sensie 20 publikacji, no to nie jest to jakaś olbrzymia liczba. A jak jest z informacjami, które spółki doktora Wojciechowicza mają obowiązek publikować? Tu robi się arcyciekawie. Zawartość baz Krajowego Rejestru Sądowego pokazaliśmy byłemu wiceministrowi finansów, profesorowi Witoldowi Modzelewskiemu. Nie wymienialiśmy nazw spółek, by jego opinia była maksymalnie obiektywna. Możemy mieć do czynienia z podmiotem, którego nie znamy, nie znamy jego
stanu gospodarki, stanu finansów, w ogóle aktywów i pasywów tego podmiotu. Jest to ryzyko, które nie powinno być tolerowane, ponieważ po to są organy nadzoru, aby nie dopuściły do takiej sytuacji. Tu nie sposób nie wspomnieć o decyzji zarządu giełdy papierów wartościowych, który zawiesił na pewien czas obrót akcjami Innogene. Decyzja ta, co ważne, nastąpiła na niecały miesiąc przed rozpoczęciem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które, przypomnijmy, zabezpieczała spółka CBDNA. A teraz wracamy do laboratorium genetycznego CBDNA w Poznaniu. Już 2 lata wcześniej, bo w 2019 roku podczas wizytacji stwierdzono, tu cytat, istotne uchybienia co do prawidłowości laboratorium, w którym przeprowadzono wizytację. Na polecenie wojewody wielkopolskiego sanepid przeprowadził tam więc swoją kontrolę. Wśród innych nieprawidłowości stwierdzono na przykład w pracowni PCR brak umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownika z mydłem w płynie, dozownika z preparatem do dezynfekcji rąk, pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnika na zużyte ręczniki. Dokładnie to samo stwierdzono w 3 innych pracowniach tego laboratorium: izolacji, sekwencjonowania oraz immunologicznej, w której prowadzono badania surowicy krwi. Posiadacze akcji i udziałów spółek grupy Innogene inwestują, wierząc w jej niesamowity potencjał i sukcesy we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie genetyki oraz biotechnologii. Czy oferuje im się rzeczywistą wartość, czy tylko złudzenia?